kiedy powstały media społecznościowe, kiedy ludzie nagle zaczęli się dzielić zdjęciami z tego, gdzie byli na wakacjach przed całym światem, co jedli na obiad, jaką kawę wypili, gdzie byli dziś wieczorem, to nagle po pewnym uczuciu satysfakcji przychodziło rozczarowanie, przychodziło pewne rozgoryczenie. Ba! Badania wykazały, że ludzie ogólnie zaczęli czuć się mniej szczęśliwi. Nagle się okazało, że zaczęli konfrontować swoje zdjęcia, swoje przeżycia, swoje doświadczenia z prawie całym światem. Z absolutnie wszystkimi znajomymi, jakimi tylko mogli sobie wymyślić. Zaczęli zestawiać swoje zdjęcia ze zdjęciami innymi, retuszowanymi, podkolorowanymi. Nagle zaczęli się czuć smutni. Nagle przestali doceniać to, co mają. To nie jest tak, że nagle im czegoś ubyło. To nie jest tak, że nagle im czegoś zabrakło. Nie. No ale zaczęli się koncentrować, bo ktoś tam ma więcej. I to nawet nieważne, jaką iluzją to było podszywane. Paradoks. Zjawisko jednak jest znane już od dawna. I dzisiaj słyszeliśmy o tym, jak doświadczyli tego Izraelici. Okazuje się, że oni też się z tym musieli zmagać. Bo oto po uwolnieniu z ziemi egipskiej idą, już są bardzo blisko ziemi obiecanej. Słuchajcie, za nimi jest 38 lat ciężkiej wędrówki. Dochodzą do Edomu. Już ostatnia prosta. I co? No i się zaczyna. A po cośmy wyszli? Albo nam tak tam źle było, a może trzeba było zostać, albo Pan Bóg to o nas zapomniał zupełnie, albo udręczeni, albo zapomnieni, a nie wiadomo, co tam jeszcze. Słuchajcie, wszyscy ci, którzy widzieli na własne oczy cuda, jakich Bóg dokonywał, 7 plag egipskich, widzieli, co się dookoła dzieje. Widzieli morze, które się przed nimi rozstępuje. Widzieli rydwany Faraona, które były pochłonięte w morzu. Widzieli słupy ognia. Nie musieli pracować, bo przepiórki same się im pchały w ręce. Nie musieli siać ani zbierać, bo mieli mannę. Ci, którzy po prostu, jak im się chciało pić, to Mojżesz uderzył w skałę, wytrysnęła woda. No nagle im brakuje, nie? No nagle wielkie niezadowolenie. I dopiero uświadamiają sobie, jak się zagalopowali, kiedy zaczynają ich kąsać węże. W momencie takiej konfrontacji z prawdziwym zagrożeniem, z prawdziwym nieszczęściem. Też tak trochę mamy, nie? Że jak nas ząb boli, to nagle nie potrzebujemy niczego wielkiego. To nagle żadne wielkie marzenia, nie wiadomo jakie, nie. Jedno jedyne, żeby mnie już ten ząb przestał boleć. Już mnie nie obchodzi, gdzie pojadę na wakacje, ani w jakiej restauracji może mi się uda gdzieś zjeść. Nagle się upamiętali. A nie jest obraz Izraelitów trochę, ich sytuacja, obrazem naszego życia? Nie jest troszeczkę tak, że my dużo bardziej pamiętamy to wszystko, kiedy czujemy się w jakiś sposób przez Pana Boga zapomnieni, odrzuceni, znużeni. Że my też zapominamy o tych wszystkich pięknych, wielkich sytuacjach. Kiedy Pan Bóg zadziałał, kiedy nas wysłuchał, kiedy dawał odczuć swoją obecność, kiedy nas prowadził, kiedy dokonywał wielkich rzeczy w naszym życiu. Ale jakby tylko coś nie poszło, to będziemy pamiętać. To jakoś całą resztę dobrą nam to zasłoni. Rozwiązaniem sytuacji z kąsającymi wężami jest absolutnie nieintuicyjne. Mojżesz
tworzy im węża miedzianego i mówi, patrzcie na niego, wpatrujcie się w niego, jakoś się wtedy ułoży, jakoś wtedy możecie przejść. Nie wiem, czy wychwytujecie ten kontekst. Kiedy idziesz gdzieś tam, na przestrzeni, gdzie wokół są węże, to ostatnią rzeczą, jaka może przyjść ci do głowy, to tą głowę podnosić do góry, nie? To patrzeć gdzieś tam, no nie, no, no przy normalnym jest, żeby tylko tak jakiegoś węża nie nadepnąć, żeby tylko gdzieś go nie kopnąć, nie? A mówisz, nie, patrzcie tam na niego, do góry, głowy do góry. Podnieś tą głowę. Wtedy nie umrzesz. Ta sytuacja jest zapowiedzią, jest proroctwem tego, co ma się wydarzyć. O czym mówi Jezus, kiedy wywyższycie Syna Człowieczego. Izraelici wielokrotnie doświadczali swojej słabości i grzechu. I na różne sposoby starali się Pana Boga przekupić. I na różne sposoby starali się jakoś zadośćuczynić. Na przykład raz do roku obchodzono święto Jom Kippur. Całe zgromadzenie zbierało się wokół kozła. Robiono wielkie sprzątanie w świątyni. Jak u was to sobotę pewnie. No? I po takim wielkim sprzątaniu wszystko to, wszystkie te śmieci, cały ten brud wiązano w woreczku, w worku do szyi kozła. Ten rytuał troszeczkę różnie przebiegał przez wieki. Ale ogólnie kapłan, arcykapłan stawał nad tym kozłem i wymieniał wszystkie możliwe grzechy. Wszystko. Wszystko, co tylko się dało. Wszystko, co się stało we wspólnocie, co się mogło stać, wszystko. Zrzucał na niego te wszystkie grzechy. I jak już tak wszystko wypowiedział od całej tej społeczności, to oni wygnali. Za każdym razem taki kozioł był wygnany jak najdalej, na pustynię. Po co? Żeby go tam dzikie zwierzęta rozszarpały. Żeby on wziął od nich te wszystkie ich słabości. Żeby wziął od nich ciężar ten. Stąd w Polsce wzięło się powiedzenie. Nie rób ze mnie kozła ofiarnego. Nie zrzucaj na mnie czegoś, czego nie zrobiłem. Bo co ten kozioł był winny? Jezus mówi, kiedy wywyższycie Syna Człowieczego? To znaczy, ja wezmę wszystkie wasze winy. Ja, jeden, których jestem bez grzechu. Ja umrę za was wszystkich na krzyżu. Krzyż wcale nie był jakiś bardzo wysoki. W Palestynie jest trudno o drewno. On jest bardzo drogie. To mogło być nawet, nogi skazańca mogły być nawet 20 centymetrów nad ziemią. To już wystarczyło. Słyszymy w Ewangeliach, że obok krzyża Jezusa. Co prawda stał na wysokiej górze, Golgocie. Ona ma jakieś wapienna skała, 8 metrów. Ale sens tego wydarzenia jest dużo głębszy. Wywyższony Jezus. Krzyż. Krzyż na krzyżu Jezus pokazał nam prawdę, jak można walczyć ze złem. Jezus tam nagle nie zaczął organizować powstania. Niosąc krzyż, nie wyłapywał apostołów. Albo nie wołał tam z krzyża. Zróbcie powstanie. Odbijcie mnie. Nie zaczął czynić wielkich cudów. Przecież tyle ich dokonał. Nie. Chciał dokonać tej ofiary do końca, w pełni. Tak się zwycięża zło. Zła nie zwyciężysz siłą. Zła nie zwyciężysz podniesionym głosem, krzykiem. Zła nie zwyciężysz przemocą. Tak jak mówił ksiądz Popiełuszko, zło dobrem zwyciężaj. Na krzyżu też Bóg pokazał nam najszersze spektrum prawdy o nas samych. Oto ten, który jest bez grzechu, bez winy,
wziął nasze winy na siebie. Wszystkie. Oto ten, który czynił dobro, nagle doświadczył z rąk tych, którym to dobro wyświadczał, największego zła. Jeszcze przed chwilą rozmnażał chleb. Jeszcze przed chwilą ich uzdrawiał. A wskrzeszał umarłych. A oni? A oni go teraz zagładzają. A oni go teraz katują. A oni go teraz zabijają. W najbardziej okrutny z możliwych sposobów. To jest brutalna prawda o nas. Do jakiego zła my jesteśmy zdolni. Często patrzymy na innych i mówimy, ach, jak tak można było. Kochani, na tyle się znamy, na ile jesteśmy wypróbowani. Nie wiemy nieraz, jak byśmy się zachowali w wielu sytuacjach. Nie wiemy nieraz, jak byśmy zareagowali z takim czy innym bagażem doświadczeń, z takim czy innym charakterem, z takimi czy innymi ranami. Brutalna prawda o nas, że jesteśmy zdolni do okropnego zła. Ale spokojnie, bo krzyż to także pokazanie tej najpiękniejszej, dobrej strony, do której jesteś zdolny. Bo na krzyżu Jezus mówi, popatrz, tak jak ja teraz, tak i ty będziesz mógł. Będziesz zdolny do takiej heroiczności, o której sobie nie zdajesz sprawy. Będziesz zdolny do takiej siły, o której nie masz pojęcia. Będziesz zdolny do takiej miłości, która jest niewyobrażalna. Tak, będziesz do tego zdolny. Jesteś do tego zdolny. To jest prawda, która płynie z krzyża. Prawda o tobie. A my się boimy krzyża. Szatan nieraz nam szepcze, nie dotykaj się krzyża. Szatan nieraz woła, a w twoim złu zostań. Nudno ci będzie bez tego czy innego grzechu. Patrz, jak ile twoje życie straci. Pięknych doznań, ciekawych, co? Zostań w tym grzechu. A po co masz się do tego przyznawać? Po co kto ma wiedzieć? Komu to będziesz mówił? Innemu grzesznikowi? A po co masz iść w tę stronę? Za naiwnego cię uznają. Kombinuj. Wyjdziesz na swoim, na lepsze. Robi wszystko, żebyśmy się bali krzyża, żebyśmy się bali prawdy. Krzyż. Ktoś może powiedzieć, jak można czcić takie narzędzie tortur. Nie. My nie czcimy narzędzia tortur. Kiedy całujesz ręce swojej matki, schorowane, powykrzywiane przez reumatyzm, artretyzm, to nie czcisz wcale choroby. To nie czcisz wcale tego reumatyzmu, artretyzmu czy czego tam jeszcze. To czcisz tą miłość, które ci te ręce okazywały. To czcisz tą miłość, ten dotyk, tą wrażliwość, tą opiekę, którą zawsze od nich otrzymywałeś. Czcząc krzyż, czcisz miłość. Jak to ksiądz Twardowski kiedyś napisał. Krzyż, uśmiech, rana głęboka. To takie proste, kiedy się kocha.